przyjeżdżam na Europejskie Forum Nowych Idei z taką ideą, żeby uruchomić wielką społeczną kampanię, która będzie promowała higienę cyfrową i która wprowadzi higienę cyfrową do szkół jako przedmiot, taki sam jak fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka czy język polski. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że platformy społecznościowe to jest współczesna kokaina. To jest siedlisko dezinformacji, fake newsów, manipulacji, fałszywych, niesprawdzonych informacji. Musimy w związku z tym promować takie zachowania, które będą nas chronić przed skutkami dezinformacji i manipulacji. Musimy nauczyć się chronić przed uzależnieniem od nowych technologii. W tych środowiskach, jak pokazują statystyki, nasze dzieci spędzają już kilka godzin dziennie. Musimy w związku z tym wprowadzić tego rodzaju przedmiot do szkół. Musimy wreszcie wprowadzić regulacje, które sprawią, że będziemy chronić konkurencję na rynku informacji, że będziemy chronić dostęp do różnorodnych źródeł treści, wiarygodnych, rzetelnych, uczciwych treści i że w świecie gwałtownie, wykładniczo rozwijającej się sztucznej inteligencji będziemy chronić własność intelektualną. Całkowicie zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo długa droga i że to jest bardzo trudny i długi proces, ale mamy podobne sukcesy na koncie. Tak samo jak uświadomiliśmy społecznie, jak szkodliwy jest cukier w diecie, jak szkodliwa jest nikotyna, jak bardzo w związku z tym zmieniły się i ostrzeżenia na pudełkach papierosów, aż po wyrugowanie palenia z miejsc publicznych, tak bardzo moim zdaniem dzisiaj potrzebujemy higieny cyfrowej i edukacji cyfrowej.